Ogrzewanie jest zgodnie z naszymi badaniami jednym z najczęstszych powodów kłótni rodzinnych. Dlatego też warto jest jednak wziąć pod uwagę możliwości, które stwarzają urządzenia zwiększające komfort. Wysoka temperatura, można powiedzieć bardzo prosto, podgrzewa nasz organizm. W związku z tym zarówno nadnercza, czyli adrenalina, jest wydzielana w większych ilościach, jak również aktywność nasza układu nerwowego jest większa. W związku z tym łatwiej o konflikt, większe pobudzenie, większe zniecierpliwienie, dlatego że jest nam zbyt ciepło. Abyśmy czuli się komfortowo, potrzebna jest odpowiednia temperatura w pomieszczeniu. Te temperatury są różne w zależności też od preferencji danych osób i powiedzmy rodzaju pomieszczenia. W łazience na przykład preferowaną temperaturą jest 24 stopnie, w salonie około 21 stopni, w trakcie snu są to temperatury rzędu 17-18 stopni, bo wtedy najlepiej nam się śpi. Także każde pomieszczenie wymaga trochę innej temperatury z jednej strony, z drugiej strony natomiast to też są indywidualne preferencje. Jeden lubi troszeczkę wyższą temperaturę, druga osoba trochę temperaturę niższą. Temperatura generalnie wpływa bardzo silnie na nasze zdrowie. Właściwie każdy układ, od układu oddechowego, przez krążenia, aż po układ odporności, są zależne od temperatury panującej w naszym najbliższym otoczeniu. Człowiek przeżywa jako jednostka stałocieplna dzięki termoregulacji, ale żeby uruchomić tę termoregulację, potrzebuje dużo energii. I jeśli jest cieplej, musimy dużo energii spożytkować na schłodzenie naszego organizmu, co powoduje również upośledzenie funkcji np. nerwowych czy odpornościowych. Znowu niska temperatura powoduje wydatek energetyczny, żeby ogrzać nasz organizm, czyli też wpływa de facto na zużycie energii i jesteśmy troszkę może w gorszej formie, chociaż nie jesteśmy tak pobudzeni jak przy wysokich temperaturach. Polacy najbardziej cenią w sobie komfort cieplny w pomieszczeniach. Dużo mniej dbają o koszty ogrzewania. Nowoczesne termostaty dają nam możliwość podziału pomieszczeń na strefy. Strefy te możemy indywidualnie kontrolować, jeśli chodzi o temperaturę. Co więcej, w momencie, gdy na przykład zapomnimy przestawić programu czasowego, bo wyjeżdżamy w delegację na urlop, nie ma nas w domu, możemy to za pomocą telefonu komórkowego czy tableta od razu przestawić i korzystać z oszczędności w trakcie naszej nieobecności w domu, gdy ta temperatura może być zdecydowanie niższa.